Drodzy Państwo, uczestnicy naszej rekonstrukcji, naszego marszu, ale także warszawianie, Polacy, dziękuję mediom za to, że nagrywają nasze wydarzenie, nasze wystąpienie i może się o nim dowiedzieć więcej ludzi. Wybaczcie, że mówię zbolałym głosem, to nie dlatego, że mój nastrój jest taki, tylko podczas rekonstrukcji niechcący zostałem kopnięty silnie w żołądek przez pachołka. Naprawdę mnie boli. Także proszę nie przypisywać mi jakiejś egzaltacji. Drodzy Państwo, ateistów jest w Polsce 10% mniej więcej. Musimy poczuć się wreszcie równoprawnymi obywatelami, równoprawnymi członkami swoich rodzin, swoich wspólnot sąsiedzkich, swoich wspólnot w miejscu pracy. Ateiści nie mają zbyt silnej skłonności do tego, by zbierać się, urządzać uroczystości, marsze. W końcu nie mają żadnego przedmiotu wiary religijnej. A więc w odróżnieniu od ludzi wierzących bardzo rzadko manifestują swoją tożsamość. Nie zbierają się co tydzień na uroczystościach, ani nawet co miesiąc. Ale od czasu do czasu, z rzadka, może raz w roku, również i my potrzebujemy tego, aby się policzyć, aby powiedzieć sobie, że jesteśmy, istniejemy, że też mamy swoją duchową, moralną, intelektualną tożsamość. I te same prawa w społeczeństwie wolnych ludzi, którymi cieszą się również ludzie wierzący różnych wyznań. I właśnie dlatego zorganizowaliśmy ten marsz i to spotkanie. Nie chcemy nikomu niczego dowodzić. Nie chcemy pokazywać wierzącym, że to my mamy rację, bo Boga nie ma. Niech wierzący wzajem się kłócą o prawdy swoich wiar i swoich religii. Nam chyba nie zależy na tym, żeby wierzących przekonywać do ateizmu. Zależy nam na tym, żebyśmy się czuli swojsko, żebyśmy mogli dumnie swoją ateistyczną tożsamość odnosić, tak jak robią to ludzie wierzący. Chcemy pokazać ateistom w całej Polsce, w miastach, miasteczkach i na małych wioskach, że nie muszą się bać, nie muszą się wstydzić, że są tak samo obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, jak wierzący różnych wyznań. Chcemy też pokazać rządowi, że zobowiązał się w polskiej konstytucji, którą przyjął naród, do tego, aby jednakim szacunkiem obdarzać wierzących i niewierzących. Chcemy przypomnieć rządowi, że nie ma prawa być ateistycznym. Rządzie Rzeczpospolitej nie masz prawa do ateizmu. Rządzie Rzeczpospolitej nie masz prawa do religijności. Rządzie Rzeczpospolitej masz traktować wszystkich tak samo. Tak samo. Nie chcemy nikogo ateizować. Tak jak wyznawcy niektórych religii chcą nakłaniać współobywateli, aby się do nich przyłączali. Nie, nikogo nie nakłaniamy do ateizmu. Niech każdy będzie tym, kim jest. Ale pozwólcie nam swobodnie manifestować swoją tożsamość. Wolno ją manifestować wszystkim ludziom i wszystkim grupom. Wolno ją manifestować gejom, bo im się tak podoba. Wolno ją manifestować heteroseksualistom, bo im się tak podoba. Wolno katolikom chodzić w profesjach i święcić i upamiętniać męczeństwo Jezusa. Wolno, tak im się podoba. A nam podoba się upamiętniać męczeństwo Kazimierza Łyszczyńskiego, bohatera narodowego, zapomnianego, pogrążonego umyślnie, z rozmysłem, w niepamięci. Gdyż nie był bohaterem za wiarę, nie był męczennikiem Kościoła, bo był męczennikiem innej sprawy, ale sprawy, która wygrała, choć nie do końca. Jakiej sprawy był męczennikiem żołnierz, poseł, sędzia, filozof, intelektualista polski, Kazimierz Łyszczyński? Jakiej sprawy? Otóż tej sprawy, która jest droga sercu każdego ateisty i każdego katolika, każdego Polaka i każdego Europejczyka. Sprawy wolności wyznania, wolności sumienia, wolności słowa. On za tę sprawę umarł. On został przez nielegalnie działającą w Polsce inkwizycję skazany na okrutną śmierć w tym miejscu przed 325 laty. I wyrok ten został przez władze świeckie, przez sąd sejmowy potwierdzony. Stała się rzecz straszna.
która jest hańbą historii Kościoła katolickiego i historii państwa polskiego. Tak, drodzy katolicy, gdybyście byli chrześcijanami, bylibyście tu z nami i opłakiwalibyście zbrodnie, antychrześcijańską zbrodnię. Morderstwo sądowe i morderstwo kościelne. A kto chciałby powiedzieć, że nie ma czego upamiętniać, ten niech nie śmie upamiętniać męczenników wiary. Kazimierz Łyszczyński był takim samym bohaterem, jak niezliczeni męczennicy kościołów. To jest nasz wspólny bohater, bo wszyscy żyjemy w wolnym świecie i chcemy żyć w wolnym świecie. Wszyscy chcemy cieszyć się wolnością sumienia i wyznania. Dzięki czemu cieszymy się tymi swobodami demokratycznymi? Dzięki takim ludziom jak Łyszczyński, którzy oddali za to swoje życie. Oddali życie. Chcemy pokazać wierzącym, aby umieli się mierzyć z prawdą o dziejach relacji między Kościołem i państwem świeckim. Chcemy dać im przykład, drastyczny być może, przykład tego, że teokracja, zblatowanie władzy kościelnej, niezależnie od religii, z władzą świecką prowadzi do zbrodni, prowadzi do nietolerancji, prowadzi do szczucia, do dyskryminacji, a ostatecznie do takich egzekucji, jaka się tutaj odbyła 325 lat temu. Ale nie była tylko jedna taka egzekucja, ani 10, ani 100 ofiar takich jak Kazimierz Łyszczyński na przestrzeni wieków, ofiar inkwizycji, ofiar takich to oto biskupów, których tutaj przedrzeźniamy, nie współczesnych biskupów, tylko biskupów tamtej doby. Ofiar było tysiące i dziesiątki tysięcy w całej Europie. Niech to będzie przestrogą. Niech żyje Kazimierz Łyszczyński, nasz patron, nasz bohater narodowy. Żądamy placów i ulic Kazimierza Łyszczyńskiego. Żądamy oddawania publicznej czci bohaterowi wolności, bohaterowi demokracji, bohaterowi wolności słowa i sumienia. Niech odezwie się ten, kto nie chce tej czci i powie dlaczego. Jeśli się odezwie, to przyłączy się do tej gawiedzi, która 325 lat temu stała tutaj wokół tego miejsca, szydziła i śmiała się i napawała się widokiem krwi Kazimierza Łyszczyńskiego. Ostrzegam was, wy, przymierzający się do protestów, pseudochrześcijanie, po czyjej jesteście stronie? Biskupów oprawców? Gawiedzi, która jest żądna krwi? Po czyjej jesteście stronie? Otóż jeszcze raz, zakończę to przemówienie jeszcze raz powtórzeniem tego wyzwania. Bądźmy wszyscy, jak uczą chrześcijanie, braćmi i siostrami. Szanujmy jedni drugich. Niechaj niewierzący i ateiści szanują wierzących. Niechaj wierzący szanują ateistów. Niechaj państwo polskie pokaże, że jest mu równie blisko do ateistów i do wierzących, do katolików i do protestantów, do buddystów i do wyznawców islamu. To jest nasze wspólne państwo. To państwo nie ma prawa być ateistyczne. To państwo nie ma prawa być katolickie. Dziękuję.